Michał Mondrawski. Wspiąć się na górę nitaka Steven Joseph Woodworth miał bolesną pobudkę. Uderzył głową o podłogę. Serce waliło mu jako szalałe. Okazało się, że spadł z łóżka. Jego przyspieszony oddech mącił ciszę. Potrzebował chwili, by dojść do siebie. Po minucie zaczął rejestrować to, co działo się dookoła. Znajdował się w kwaterach Marines w jednej z izb żołnierskich. Wszystkie łóżka były puste. Chłopcy prawdopodobnie poszli już do łaźni na poranną toaletę. Jezu, mój łeb, wolałby jeszcze pospać. Wczorajszy wieczór nieco wymknął się spod kontroli. Steve w gardle miał pustynię. Sięgnął po szklankę z bliżej nieokreślonym płynem, usiadł i wypił do dna. Na szczęście to była woda. Ulga. Wreszcie szerzej otworzył oczy. Uświadomił sobie, że to cisza wyrwała go ze snu. Od kilku miesięcy, co noc, rozlegała się symfonia oddechów i chrapania kilkunastu współtowarzyszy. Dziś tego zabrakło. Instynkt podpowiadał, że coś jest nie tak. Ktoś musiał zrobić po pijaku jakieś głupstwo. Pulsowanie pod czaszką weszło na nowy poziom. Przeczuwał, że nocna impreza w barakach napyta żołnierzom biedy. Skołtunione koce leżały na podłodze. Trudno będzie przejść, by się o coś nie potknąć. Fragmenty umundurowania i przedmioty codziennego użytku tworzyły niespotykany tu nigdy wcześniej bałagan. Wszystko wskazywało na to, że lokatorzy opuścili pokój w wielkim pośpiechu. Jak mógł niczego nie usłyszeć? Jaja sobie robicie! pomyślał, bezskutecznie próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie. Musiał sprawdzić, dlaczego koledzy wyszli tak wcześnie w niedzielny poranek. Stanął chwiejnie na nogach, sprężyny materaca głośno zaskrzypiały. Ziewnął i przeciągnął się z głośnym westchnieniem. Rzucił okiem na zdjęcie ślicznej buźki wiszące na ścianie. Rita Hayworth posłała mu całusa. Robiła to każdego ranka od wielu tygodni. Stał tak chwilę w samych spodenkach, próbując doprowadzić swój umysł do stanu używalności. Sala, pomalowana na zgniło zielony kolor, miała surowy wystrój. Po środku pozostało niewiele wolnej przestrzeni. Nad drzwiami widoczny był wytarty napis Semper Fidelis. Motto korpusu odnosiło się do niezachwianej wierności jego członków. Wierni, oburzył się w duchu. Z której kurwa strony? Stevena z zamyślenia wyrwał szmer za oknem. Dźwięk przeszedł po chwili w głośny świst. Chłopak zdał sobie sprawę, że to pierwszy odgłos z zewnątrz, jaki usłyszał po przebudzeniu. Zaniepokoił się i odwrócił, by spojrzeć przez okno. Na pierwszym planie baraki i wieża sygnałowa ćwierćmili dalej linia brzegowa basenu portowego, rysująca się wyraźnie za częściowo przesłaniającymi ją budynkami. Trochę dalej majaczyła Ford Island – Wyspa lotnisko. Połyskujące okręty unosiły się na tafli gładkiej jak lustro, a czerwone słońce wschodziło, wstydliwie wychylając się za wzgórza. Steve uniósł głowę. Gwieździsty sztandar poruszał się leniwie na maszcie w centralnym punkcie placu Defilat. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Tylko ta cisza. Podszedł z powrotem do łóżka, by się ubrać. Trwało to kilka chwil. Gdy już chciał wyjść na zewnątrz, usłyszał cichy warkot. Dźwięk narastał miarowo i dobiegał z za hangaru. Wyjrzał przez okno i stwierdził, że to odgłos silnika wysłużonego Willisa. Pojazd wzniecał tumany kurzu na drodze wiodącej od strony portu. Steven śledził go wzrokiem. Oparł dłonie na parapecie i czekał na intrygującego przybysza. Za kierownicą siedział żołnierz, ledwo trzymający w ryzach pędzącego jeepa. Pospiesznie zaparkował przy południowej ścianie hangaru i gdy tylko dostrzegł Stevena, pognał w jego kierunku. – Słyszałeś, człowieku? – darł się co sił blondyn. – Słyszałeś meldunki? Steve zaniepokoił się i zmarszczył brwi. Dłonie zacisnął w pięści. – Mam kolegę w McGrew Point! – wrzasnął znowu tamten, machając rozpaczliwie rękoma i wskazując dłonią niewidoczny punkt w oddali – Zbliżają się. Stary, to nie ćwiczenia. I znów ten świst powietrza. Tym razem dużo głośniejszy. Coś rzuciło cień na szary hangar i drogę. Ułamek sekundy później plac defilat zmienił się w morze ognia. Steve stał w osłupieniu, patrzył na ścianę płomieni. Kierowca Jeepa zniknął. Akagi. 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 Akagi, 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 akagi. W głowie Stevena litery układały się w słowo, które przepełniło go grozą, choć nawet nie wiedział dlaczego. Stał blady i nieruchomy, jak posąg. Coś poszło bardzo nie tak. Możesz, kurwa, pomyślał. Kto się zbliża? płomienie opadły, pozostawiając po sobie wypaloną ziemię. Willis, pokryty śladami sadzy, stał nienaruszony obok hangaru z wciąż odpalonym silnikiem. Kadet odwrócił się na pięcie, chwycił kurtkę i wybiegł na korytarz. Po drodze nie spotkał żywego ducha. Gdy znalazł się na zewnątrz, coś rzuciło się na niego i przylepiło do twarzy. Zerwał to z odrazą, po czym uświadomił sobie, że agresorem była gazeta poderwana przez wiatr. Honolulu Star Bulletin. Wczorajszy numer. Nadpalony. Nagłówek na pierwszej stronie głosił, że senator Kelly ostrzega przed widmem cesarskiej inwazji. Gabinet prezydenta dementuje te doniesienia, twierdząc, że nie ma podstaw, by wierzyć w te plotki. A co macie mówić, świnie? Zbliżają się wybory, skrzywił wargi z niesmakiem. Mężczyzna ruszył przed siebie. Jasne było, że musi kogoś powiadomić o tym zdarzeniu. Niewiele myśląc, postanowił pojechać do klubu oficerskiego, który znajdował się w sąsiedztwie przystani. Jeep przyzywał go jednostajnym rytmem pracującego silnika. Steve wskoczył za kierownicę. Trzęsącymi się dłońmi wyjął z leżącej na podłodze paczki skręta, wsadził go do ust, podpalił i zaciągnął się kilkakrotnie. Zaczął kaszleć, cisnął więc petem jak najdalej. Wrzucił bieg i nie oglądając się za siebie gwałtownie rozpoczął półmilowy rajd do klubu. Syreny na lądzie i okrętach zaczęły wyć niemal równocześnie. Ostatecznie rozwiały wątpliwości Stevena. Tymczasem przez zawodzenie przebił się dźwięk mroczniejszy niż wszystko, co słyszał dotychczas w swoim krótkim, lecz barwnym życiu. Szokaku, Kaga. Znowu to uczucie, jakby ktoś włożył mu niezrozumiałe słowa do głowy. Zatrzymał się przy klubie. Był to parterowy budynek, który znacząco różnił się od pozostałych. Kasyno oficerskie miało wywoływać wrażenie elitarności i przepychu. Przypominało dworek bogaczy na prowincji. Fasadę pomalowano na biało. Dach, pod którym biegł zdobiony gzyms pokryty był drogą ceramiczną dachówką w kolorze czerwonym. Ciężkie mosiężne rynny z wylotami ukształtowanymi w orle Uby z szeroko otwartymi dziobami poradziłyby sobie z każdą ilością wody. Prócz tego dwa szeregi niewielkich okien, rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach wejścia, zachęcały do tego, by zajrzeć do środka. Szeregowy żołnierz mógł sobie pozwolić tylko na tyle. Wstępu do klubu strzegła para kamiennych orłów stojących przy schodach. Wchodzić tam mogli jedynie najwyżsi rangą oficerowie. W uchylonych oknach wisiały firanki, leniwie poddając się słabym podmuchom. W głębi jednego z pomieszczeń ktoś siedział w fotelu. Kadet spojrzał na swoje dłonie. Zauważył, że z trudem powstrzymuje ich drżenie. Wyskoczył z dżipa i już chciał pomknąć do drzwi wejściowych, gdy kątem oka dostrzegł ruch. Spojrzał w lewo w stronę Ford Island, mimowolnie otworzył usta i znieruchomiał. Gigantyczny stwór zataczał szeroki okrąg nad pancernikami cumującymi po wschodniej stronie wyspy. Jezu! Odruchowo rzucił się do ucieczki osłaniając twarz dłońmi, potknął się o własne nogi i runął na ziemię, nabijając sobie kilka siniaków. Co to ma kurwa być? Rdzawa sylwetka zanurkowała błyskawicznie w stronę Arizony. Steve obserwował, a krople zimnego potu spływały mu wzdłuż kręgosłupa. Patrzył na ciemny kształt pikujący w kierunku broniącego się pancernika. Spanikował. Poderwał się na nogi, nie mógł zebrać myśli. Smok Patrzę na pieprzonego smoka, on... Działka zamontowane na pokładzie pluły amunicją, lecz niewiele mogły zdziałać w konfrontacji z twardymi łuskami. Bestii ma łuski, długi ogon. No kurwa, nie! Umysł nie radził sobie z tak nieprawdopodobnym rozwojem sytuacji. Steve, nie zdając sobie z tego sprawy, przyłożył rękę do ust. Oczy widziały jedno, mózg mówił zupełnie coś innego. Zmysły się kłóciły, niemal doprowadzając go do szaleństwa. Niewiele brakowałoby, postradał rozum. Zaczął uderzać się w twarz. Raz, drugi, trzeci. Nie macie tu, wycelował w smoka palec wskazujący. Nie macie tu, kurwa, rozumiesz? Rozumiesz? Ale był. To nieprzywidzenie. I powoli docierało to do przerażonego kadeta. Gad złożył skrzydła, wielkie, skórzaste wachlarze rozpięte między pomarszczonymi palcami. Na pokładzie Arizony panował nieopisany chaos. Kilkuset marynarzy walczyło o przetrwanie. Nadaremnie, potwór jednym zionięciem podpalił niemal cały okręt. Bestia miała niewiarygodnie długi ogon, dłuższy niż reszta ciała, skrzydła jak u nietoperza, błoniaste i stosunkowo duże, biorąc pod uwagę wielkość tułowia. Stwór rozmiarami przypominał spory krążownik. Smok właśnie uderzył kilkakrotnie skrzydłami i wzniósł się, by zaatakować z góry po raz kolejny. To akagi, Steven doznał olśnienia. Słowa słyszane w głowie to imiona bestii. W jakiś dziwny sposób wdarły się do jego umysłu. Płonący pancernik skąpany był w kłębach gęstego, czarnego jak smoła dymu, trujący całą spowił okolice. Żołnierz rzucił się w stronę klubu, minął skrzydlatych strażników, wbiegł po schodach i z rozpędu wpadł do środka niemal z drzwiami. Rozejrzał się i na podłodze za kontuarem spostrzegł łkającą barmankę oplatającą rękoma podkulone nogi. Steven dotknął jej ramienia. Ona jednak kiwała się tylko w przód i w tył, nie reagując. Mężczyzna omiótł spojrzeniem restaurację. W jadalni dostrzegł samotną postać siedzącą przy otwartym oknie. Do tego mężczyznę widział z zewnątrz. Pułkownik, którego Steve nie znał, przycupnął na rzeźbionym krześle przysuniętym do ściany. Podbródek podtrzymywał ręką wspartą na kolanie. W drugiej dłoni trzymał dymiącą fajkę. Sprawiał wrażenie, jakby oglądał spadające liście z wygodnego fotela na werandzie. Spójrz, jakie to piękne, chłopcze, rzekł ze stoickim spokojem. Ale panie pułkowniku! krzyknął skonsternowany Steve. Co pan mówi, zróbmy coś, cokolwiek. Chłopcy z Arizony próbowali. I co? Fajką wskazał płonący okręt. Steve zignorował starca i podszedł bliżej, by widzieć to, co działo się na zewnątrz. Huk eksplozji przetoczył się po porcie. Najwyraźniej ogień dotarł do zbrojowni. Arizona zatonęła w ciągu kolejnej minuty. Wiarus nawet nie mrugnął. Historia o nas nie zapomni. Ci durnie z gabinetu owalnego o wszystkim wiedzieli, powiedział spokojnie, wypuszczając kolejną chmurę dymu z ust. Pogódź się z tym, dzieciaku. Jeżeli jeszcze nie pociupciałeś, to już nie będziesz miał okazji. Steven nie wierzył własnym uszom. Stary zwariował. Siedzieć i patrzeć bezczynnie? Z drugiej strony były też wątpliwości. Doskonale pamiętał, co dostrzegł na zewnątrz, zanim wszedł do klubu. Cóż mogli zrobić przeciw tak niszczycielskiej sile? Kilka kolejnych bestii pojawiło się w polu widzenia. Dwa gady szybowały wysoko nad Ford Island. Połyskujący zielenią to Kaga. Ciemnoczerwony zaś z kolczastymi wypustkami wzdłuż kręgosłupa to Szokaku. Steven nie miał pojęcia, skąd to wiedział smoki szalały w najlepsze bawiły się niczym koty które właśnie złapały mysz i chcą ją pomęczyć przed zjedzeniem myszy płonęły myszy szły na dno myszy ulegały kompletnemu zniszczeniu żołnierz się wzdrygnął odwrócił wzrok manewrujący w pobliżu statek zwrócił jego uwagę tankowiec neosho Zakotwiczony przy nabrzeżu pomiędzy pancernikami Oklahoma i Kalifornia, odrzucił cumy i ociężale odbił od brzegu. Prawdopodobnie załoga chciała go w ten sposób ocalić. W obecnej sytuacji jej wysiłki wydawały się z góry skazane na niepowodzenie. Ta nierówna walka była jednak budująca, ognisko oporu w szalejącym piekle. Steve złapał się na tym, że z zacieśniętymi pięściami dopinguje przecinającą wody portu jednostkę, wykrzykując zagrzewające hasła. Pułkownik wypuścił z ust dym, który kolejny raz utworzył idealną chmurkę. Tego było już za wiele. Kadet wybiegł z pomieszczenia. Po opuszczeniu klubu uderzyło go gorące powietrze, przynosząc ze sobą falę wątpliwości. Sam nie dam rady. Rozejrzał się, lecz nie znalazł nikogo, kto zaoferowałby pomoc. Nawet kamienne orły wyglądały tak, jakby kuliły się ze strachu. No, chyba, że będę musiał. Sam przeciw smokom powiedział do siebie, wiedząc, jak absurdalnie to brzmi. Buzująca w żyłach adrenalina popchnęła go do działania. Chcąc rozeznać się w sytuacji, podbiegł do nabrzeża. Kolejnym kąskiem dla skrzydlatych gadów stały się pancerniki Oklahoma i Maryland, zacumowane nie dalej niż ćwierć mili od wraku Arizony. Maryland został uderzony szponami zielonego stwora. Steven widział wyraźnie, że okręt się zakołysał. Mostek, nadbudówka oraz wszystkie główne instalacje wystające ponad pokład runęły do wody. Gdy bydle się oddaliło, do ataku przystąpił czerwony smok. Zionął strumieniem ognia, który pochłonął oklahomę, skazując walczących nań marynarzy na śmierć. Przez kilka wydających się wiecznością minut Steven stał, obserwując ten straszliwy i zarazem piękny taniec. Stary miał rację, przyznał w duchu. Kilka pomniejszych eksplozji ostatecznie pogrążyło kolejny okręt we wzburzonej kipieli. Tankowiec Neosho wykonał zwrot i, tnąc dziobem wodę, przemieszczał się w kierunku przylądka. Kolos minął właśnie lekkie krążowniki cumujące w doku najbliższym klubowi oficerskiemu. Tymczasem z tyłu dało się słyszeć koszmarny ryk. Steve odruchowo odwrócił głowę. Dwa ogromne kształty tańczyły nad Field, lotniskiem położonym na południe od baraków i stoczni. Zarówno złoty, jak i srebrny, błyszcząc w promieniach porannego słońca, oślepiały obserwatora. Nie przeszkadzały za to wiliniałemu i cuchnącemu kotu. W ocieraniu się o nogawkę Stevena. Ten wzdrygnął się z obrzydzeniem i odepchnął zwierzaka. Oburzony dachowiec fuknął na niego, łypnął leniwie na pustoszące ognisko smoki, po czym oddalił się w sobie tylko znanym kierunku. Do tego czasu połyskliwe kształty zniszczyły większą część infrastruktury okalającej pas startowy i wzniosły się w niebo, by dołączyć do swych braci. Hirio Soriu. Głos w głowie podpowiedział Stevenowi, jak nazywały się błyszczące bestie. Oba stwory złote i srebrzysty dopełniały dzieła zniszczenia wśród zgrupowanych wzdłuż wschodniego brzegu Ford Island pancerników. West Virginia i Tennessee zaśpiewały piskiem pękającego metalu. Pierwszy z nich zaczął tonąć, a woda gwałtownie parowała w zetknięciu z gorącym kadłubem. Drugi lepiej zniósł natarcie i choć doznał poważnych uszkodzeń, zdołał utrzymać się na powierzchni. Steven stracił zapał do walki. Przyglądał się szalejącemu pandemonium i czuł, że niewielu będzie dane zapamiętać ten spektakl. Czerpał z niego całymi garściami, starając się dostrzec jak najwięcej szczegółów. To on, dziewiętnastoletni kadet, którego oddelegowano tu, by zdobył doświadczenie, podziwiał coś niezwykłego. Smoki, pomyślał z mieszanką lęku, dumy i zachwytu. Kto mi w to uwierzy? Naliczył pięć sylwetek krążących nad portem i sukcesywnie doprowadzających go do ruiny. Wszystko się zgadzało. A Kagi, Kaga, Shokaku, Hiryu i Soriu wymieniał w myślach imiona bestii. Widział rozrzucone dookoła wraki samolotów i dymiące zgliszcza. Nie trzeba być geniuszem, aby wiedzieć, że część maszyn wystartowała tylko po to, by dać się strącić. Reszta, zniszczona jeszcze na Ziemi, przypominała stosy poskręcanego metalu. Do tej chwili przetrwały pancerniki Kalifornia oraz Nevada, które teraz padły łupem rdzawego smoka. Swoimi natarciami, nie dając marynarzom wytchnienia, doprowadził oba kolosy do ruiny. Ostatecznie udało im się utrzymać na powierzchni. Zniszczenia były jednak druzgocące. Fragmenty powykręcanego złomu wystawały ponad kołyszące się czarne kadłuby. Puste, wypalone skorupy. Kaga i Soryu krążyły na północ od wyspy lotniska, kąsając boleśnie zacumowane tam jednostki. Choć te były ukryte przed wzrokiem młodego żołnierza, wiedział, że to Utah, Detroit i wiele innych mniejszych. Hiryu i kupa stwiły się nad okrętami znajdującymi się w rejonie stoczni. Z tego co Steve zapamiętał, ten Kolos to Pensylwania. Oprócz niego były tam też dwa niszczyciele oraz kilka jednostek pomocniczych. Pancernik mocno ucierpiał. Mniejsze statki już zatonęły. Okazało się za to, że uciekający tankowiec, który przybył do bazy poprzedniego wieczora, dotarł bezpiecznie do basenu za przylądkiem Kuwahua. Przetrwały również zbiorniki z paliwem. Steve wyliczał straty, gdy silny powiew prawie zdmuchnął go do wody. Spojrzał w górę. Zuj kaku, usłyszał w głowie. Spojrzał w bezdenne oczy bestii. Ni taka nobore. Ból prawie rozsadził mu skronie. Przycisnął dłonie do uszu, padł na kolana i wydał z siebie żałosny jęk. Kiedy się ocknął, stwierdził, że musiał być nieprzytomny zaledwie kilkanaście sekund. Bowiem potwór wciąż znajdował się w polu widzenia. Czarny jak kruk, smok, największy ze wszystkich, oddalał się powoli na północ. Mogłem skór dotknąć. Wyciągnął ręce w kierunku mitycznego stwora, lecz ten przypominał już tylko punkt na horyzoncie. Reszta jaszczurów również zniknęła. Pozostały za to gryzące kłęby dymu z płonących okrętów powietrzu unosiły się jak płatki śniegu drobiny popiołu, dławiące przy każdej próbie zaczerpnięcia oddechu. Steven skierował wzrok na okno klubu oficerskiego. Ciało pułkownika zwisało bezwładnie z parapetu. Staruszek utkwił niewidzące spojrzenie w fajce leżącej na trawniku. Miałeś rację, stary capie. To było piękne, podsumował Steven. Spróbował wstać, lecz nogi wciąż miał jak z waty. Rozejrzał się. Zewsząd wznosiły się ku niebu słupy dymu z płonących okrętów i innych instalacji. Na powierzchni akwenu unosiły się fragmenty zniszczonych jednostek, setki ciał i płonąca ropa. W tym całym zamieszaniu Steven dostrzegł dziwne zjawisko przy zejściu do wody w pobliżu doków. Wyglądem przypominało falujący dywan. Okazało się, że to ludzie. Poruszali się jak zahipnotyzowani. Kilkaset osób uczestniczyło w niemej procesji, brnąc w kierunku, który obrał ostatni smok. Tłum dotarł do wody. Żołnierze zaczęli tratować jeden drugiego, po czym płynęli przed siebie. Niektórzy z nich utonęli tuż przy brzegu, inni wytrwale podążali śladami czarnej bestii. Steve przypomniał sobie puste łóżka. Syreny wyły ze zdwojoną siłą, jakby ich operatorzy nie dostrzegli, że atak już się skończył. A może nie ma już operatorów? zauważył bez emocji. Nie wiedział, jak długo to wszystko trwało. Cała okolica była zdruzgotana. Jego ciało również, choć nie doznało widocznego uszczerbku. Postanowił nie podejmować kolejnych prób stanięcia na nogi. Położył się na plecach. Kończyny rozłożył szeroko i patrzył w niebo. Obraz przed jego oczyma zaczął się zaciemniać, a zmysły jeden po drugim wyłączały się, ograniczając ilość docierających do niego bodźców. W głowie wirowało sześć smukłych sylwetek. W domu mi nie uwierzą. Sekundę później stracił przytomność. Stephen Joseph Woodworth miał bolesną pobudkę, uderzył głową o podłogę. Serce waliło mu jako szalałe. Okazało się, że spadł z łóżka. Jego przyspieszony oddech mącił ciszę. Potrzebował chwili, by dojść do siebie. Po minucie zaczął rejestrować to, co działo się dookoła. Znajdował się w kwaterach Marines, w jednej z izb żołnierskich. Wszystkie łóżka były puste. Chłopcy prawdopodobnie poszli już do łaźni na poranną toaletę. Ja pierdziele. Umysł zaczął powoli działać. Przetarł oczy. Co to kurwa było? Nadal czuł zapach spalenizny. Mozolnie wdrapał się na łóżko i zaległ w bezruchu. Nie pamiętał, kiedy ostatnio nawiedził go tak realistyczny sen. Odruchowo dotknął swojej nogi, by sprawdzić, czy na nogawce znajdzie kocią sierść. Był jednak bez spodni. Leżały złożone na taborecie. Ty durniu, skarcił się w myślach. To kac. Usiadł na łóżku i mimo łupania w czaszce uśmiechnął się pod nosem. Spojrzał na zegarek. Wskazywał siódmą trzydzieści dwie. Rita posłała mu całusa ze ściennego kalendarza. Siódmy grudnia czterdziestego pierwszego. No tak, weekend, zauważył zadowolony. Dlatego pozwolili nam dłużej pospać. Steve zapragnął wyjrzeć za okno, wstał więc i podszedł do parapetu. Uchylił jedno skrzydło, wpuszczając do sali rześki grudniowy podmuch. Wziął głęboki oddech i uzmysłowił sobie, że nie było żadnego ataku, smoków, pożogi i śmierci. Odetchnął z niemałą ulgą. Wstawał kolejny słoneczny dzień na Oahu. To będzie piękna niedziela. Skwitował, po czym zbliżył się do łóżka, by założyć mundur. Nakładając spodnie, usłyszał dźwięk, który sprawił, że jego serce na moment się zatrzymało. Świst panika. Ręce zaczęły drżeć tak mocno, że z trudem zapiął pasek. Mógłby przysiąc, że gdzieś słyszał ten odgłos, podbiegł do okna. Willis gnał w jego stronę, aż się za nim kurzyło. Steven zadziałał niemal bezwolnie. Chwycił kurtkę i wybiegł na zewnątrz. Nadjeżdżający żołnierz zwalniał, by zaparkować jeepa obok hangaru. Kadet już miał otwierać usta, gdy nie wiadomo skąd nadleciała ta cholerna gazeta. Zerwał ją z twarzy. Senator Kelly na pierwszej stronie. Kierowca wyskoczył z pojazdu i głośno krzycząc, zaczął biec w stronę baraków. W tym momencie koszmar stał się rzeczywistością. Chmura ognia spowiła plac defilat. Steve cudem uniknął piekła. Uciekając przed żarem, cofnął się gwałtownie i wpadł z powrotem do przedsionka budynku. Brywi miał spalone. Smród przypominał swąd kurczaka, którego matka opalała nad ogniem na rosół. Kilka sekund względnego spokoju, kiedy tak siedział, macając się po twarzy, wystarczyło, by zastanowił się nad własnym położeniem. Ogień na zewnątrz przygasał. Stało się coś bardzo, bardzo złego. Podniósł się i pobiegł do nienaruszonego Willisa. Dałby się pokroić za papierosa. Skakując do samochodu, był jednak tak spanikowany, że nawet nie zauważył leżącej na podłodze zmiętej paczki fajek. Wcisnął gaz do dechy i pognał przed siebie. Wyjące syreny rozbrzmiały zewsząd, potęgując tylko tępe pulsowanie pod czaszką. Matko, święta, mogłem sobie darować te ostatnie kolejki. Dłonią pomasował czoło. Zaskoczenie i bezsilność przeplatały się, zwiększając jedynie frustrację. Stop. Noga na hamulcu sprawiła, że Jeep stanął niemal w miejscu. Znalazł się tuż za skrzyżowaniem. To było jak nagłe olśnienie. Jakaś cienka nić myśli, wpleciona w świadomość Stevena, mówiła, że podąża w złym kierunku. Wbił wsteczny i cofnął auto kilka metrów. Skręcił w prawo, zrezygnował z jazdy do klubu, wybrał inną drogę. Punkt dowodzenia znajdował się nieco dalej niż kasyno oficerskie, lecz Steve pędził tam na złamanie karku. Może uda mu się kogoś uratować? Dla marynarzy prawdopodobnie było już za późno. Wrzawa w porcie nie pozostawiała złudzeń. Odgłosy walki i słupy dymu znaczyły tylko tyle, że ci ludzie już nie żyją lub zginą w ciągu kilkunastu minut. Minął warsztaty, magazyn broni i kilka budynków koszar. W pewnym momencie nad okolicą przetoczył się huk eksplozji, głośniejszy niż pozostałe. Z każdego kierunku dochodziły odgłosy wybuchów i walki. Dojeżdżając do celu, kadet dostrzegł poruszenie przed sztabem. Żołnierze biegali we wszystkich kierunkach, wykrzykując niezrozumiałe rozkazy. Dzięki Bogu. Betonowa kostka z antenami na dachu była przeciwieństwem kasyna. Wydawało się, że samym surowym wyglądem odstraszy potencjalnych agresorów. Steven zatrzymał samochód i wyskoczył na utwardzoną nawierzchnię. Ryk bestii, dochodzący od Hickemfield przykuł jego uwagę. Złoty i srebrny smok niszczyły właśnie pas startowy. Chyba kurwa żartujesz! Zdrowy rozsądek nie mógł zapanować nad chaotycznymi myślami. Z twarzy mężczyzny odpłynęła cała krew. Pobiegł do sztabu, zataczając się jak pijany. W budynku bez wahania zagadnął najwyższego stopnia oficera, jakiego znalazł. Widziałem, krzyknął mu w twarz, tam, na zewnątrz. Zjeżdżaj, chłopcze, przełożony brutalnie odepchnął kadeta. Nie widzisz, że zostaliśmy zaatakowani? Musicie wysłać ludzi do. Steve zamierzał opowiedzieć o bestiach niszczących lotnisko i port, ale został natychmiast uciszony. Mówisz mi, co muszę? Komandor ruszył w pośpiechu schodami na górę. Powodujący skurcze policzka nerwowy Tik nadawał jego twarzy groteskowy wygląd. Jeszcze jedno słowo, dzieciaku, a każę cię aresztować. Steve nie tego się spodziewał. Stał, a ludzie biegali wokół niego. Ktoś potrącił biurko i zaklął głośno. Kartki papieru rozsypały się po podłodze. Ktoś inny stał ze słuchawką telefonu przy uchu, waląc ręką w widełki, tak jakby to miało sprawić, że sygnał powróci. Kadet stracił nadzieję na to, że w ten sposób zdoła komuś pomóc. To jakiś pierdolony cyrk. Stał po środku pomieszczenia, a dookoła wszystko wirowało. Pewien niski stopniem oficer gnał po schodach. Tak pechowo postawił stopę, że poleciał w dół i rozwalił sobie łeb. Jedna z maszynistek znieruchomiała z ręką na ustach. Chwilę później podbiegła do nieszczęśnika, nie mogła mu jednak pomóc. Szyja mężczyzny była wygięta pod nienaturalnym kątem, z uszu ciekła krew. Kobieta zaczęła krzyczeć. Nikt inny nawet się nie zatrzymał. Panował chaos. Każdy się na kogoś darł, lecz nikt nikogo nie słuchał. Kadet nie chciał przebywać tu ani minuty dłużej. Uciekł na zewnątrz i kiedy był już w pewnej odległości od budynku dowodzenia, w dwupiętrowy sztab uderzyła ognista kula. Steve obejrzał się przez ramię i dostrzegł smoka. Zuj kaku, głos w czaszce. Nitaka jama nobore. Dwie czarne otchłanie w smoczym łbie wwiercały się w duszę. Przyciągały. Zwierciadła tak mroczne jak nic, co pochodzi z tego świata. Ból rozlał się po całym ciele. Był tak intensywny, że Steve nie mógł ustać na nogach. Próbował walczyć ze słabością, daremnie. Osunął się na kolana. Przez głowę przemknęła mu myśl, że ta sytuacja jest znajoma. Wytrzymam. Zacisnął zęby. Ciemne plamy zaczęły tańczyć na skraju pola widzenia. Zmuszając się do nadludzkiego wysiłku, kadet powstał, lecz szybko upadł ponownie. Ostatnim doznaniem, jakie zarejestrował, był smak piasku na języku, gdy gruchnął twarzą o ziemię i światło zgasło. Stephen Joseph Woodworth miał bolesną pobudkę. Uderzył głową o podłogę. Serce waliło mu jako szalałe. Okazało się, że spadł z łóżka. Jego przyspieszony oddech mącił ciszę. Potrzebował chwili, by dojść do siebie. Po minucie zaczął rejestrować to, co działo się dookoła. Znajdował się w kwaterach Marines, w jednej z izb żołnierskich. Wszystkie łóżka były puste. Chłopcy prawdopodobnie poszli już do łaźni na poranną toaletę. Rozejrzał się. Bałagan. Jakieś przeczucie sprawiło, że prędko otrząsnął się z resztek snu. Musiał poszukać chłopaków. Pomimo kaca, rozsadzającego mu głowę, chciał działać natychmiast. Zerwał się na nogi i założył mundur. Przeszukał pomieszczenia, lecz nie natknął się na nikogo. Postanowił wyjść na zewnątrz. Kiedy był już przed budynkiem, ruszył w kierunku, z którego słyszał odgłos silnika nadjeżdżającego samochodu. Prawie dostał czymś w gębę. To była gazeta. Steven złapał ją i pospiesznie przeczytał nagłówek na pierwszej stronie. Senator Kelly ostrzega przed inwazją cesarskiej armii. Nic ciekawego. Wyrzucił ją za siebie. Biegł i jednocześnie wypatrywał zagrożenia, którego nieuzasadnioną obecność odczuwał od kilku chwil. Starał się trzymać w cieniu budynków, by ominąć środek placu. Kierowca rozpędzonego Willisa hamował. Widział Stevena. Wyskoczył z auta akurat w odpowiednim momencie, by dać się porwać zdyszanemu żołnierzowi i wciągnąć we wnękę przy hangarze. Jedna myszka przechytrzyła kota. Do drzwi umysłu kadeta załomotała niedorzeczna myśl. Nad ich głowami przeleciał ogromny cień. Co to było? zapytał zszokowany blondyn. Był nieco wyższy i lepiej zbudowany niż Steve, lecz miał dziecięcą twarz i ani śladu zarostu. Ty mi to powiedz. Kadet czujny jak nigdy dotąd lustrował błękitne niebo. Przyjechałem, by was ostrzec. Głos żołnierza się łamał. Mam, mam kolegę na McGrew Point i zostaliśmy zaatakowani. Steven wszedł mu w słowo. Tak, właściwie to... Yy... Blondyna zamurowało. Stał z głupkowatym wyrazem twarzy i najwyraźniej nie wiedział, co z sobą począć. Słuchaj. Przasnął kadet, by otrzeźwić towarzysza. Chyba mu się to udało, bo tamten skupił na nim wzrok. Mam jakieś pieprzone przeczucie. Sam tego nie rozumiem. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale nie ma czasu na tłumaczenie. Nie pytaj mnie o nic. Musisz mi zaufać. Jeżeli przeżyjemy, spróbuję ci to wyjaśnić. Siadaj za kierownicę i ruszamy. Wyższy z żołnierzy, ciągle skonsternowany, posłusznie zajął miejsce kierowcy. Jak masz na imię? Aleks. A ty? Steven. Rzucił szybko mężczyzna i dodał jeszcze: Za kilka sekund włączą się syreny. Blondyn spojrzał na niego podejrzliwie. Gdy rozbrzmiały alarmy, z niedowierzaniem pokręcił głową. Zaczęło się. Piekło rozpętało się na dobre. Zewsząd słychać było serię zdziałek przeciwlotniczych, odgłosy eksplozji oraz dźwięki, których pochodzenia Alex jeszcze się nie domyślał. Dokąd teraz? Prosto. Na skrzyżowaniu w lewo, kierujemy się w stronę falochronu i bramy technicznej, potem w górę do lasu, jak najdalej stąd. By opuścić bazę, należało przejechać wzdłuż magazynów amunicji, potem minąć z prawej strony doki okrętów podwodnych i udać się do punktu kontroli. Gdy byli w połowie drogi, eksplozja, która miała miejsce gdzieś w pobliżu Ford Island, wyrwała mężczyznę o chłopiecej twarzy z zamyślenia. Skulił się na ułamek sekundy, a ręce zacisnął mocniej na kierownicy. Willisem zakołysało, aleks zdołał jednak opanować auto. Jak myślisz? Który okręt tak oberwał? zapytał. Chyba któryś z dużych. Kto nas atakuje? Cesarska flota! odparł Steve. Senator Kelly miał rację. Kto? Pytanie pozostało bez odpowiedzi. Alex tylko wzruszył ramionami. Steve bił się z myślami. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że oprócz oczywistych uczuć takich jak strach, rozgoryczenie czy bezsilność, odczuwał coś jeszcze niepokój. Wypełniał go po brzegi, zdawał się wylewać przy pokonaniu każdej nierówności na drodze. Każde wypowiedziane zdanie, każdy kolejny wybuch i widziany obraz potęgowały to dziwne wrażenie towarzyszące mu niemal od pobudki, jakby ta nierzeczywista sytuacja była znajoma. Olbrzymie cielsko przysłoniło na chwilę słońce. Obaj uciekinierzy spojrzeli za siebie. Skrzydła gada łopotały, sprawiając, że płatki sadzy wirujące w powietrzu poruszały się jeszcze szybciej. Smród bestii dotarł do nosów kadetów. O kurwa! Steven szarpnął towarzysza za ramię. Padnij! Było już jednak za późno. Dla nich obu. Nawet nie zauważyli, kiedy samochód się zatrzymał. Przecież to jest. Aleksowi najwyraźniej ostatnie słowo ugrzęzło w gardle. Palcem pokazywał smoka. Bestia poleciała dalej, ledwie muskając ich spojrzeniem. Wystarczyło. Ni taka jama nobore. Niemal równocześnie zaczęli krzyczeć z bólu. Pierwszy padł blondyn. Skulił się na ziemi rękoma, uciskając skronie. Steve wytrzymał chwilę dłużej. W końcu jednak zachwiał się i przewrócił. Ostatnią rzeczą, jaką widział, był oddalony o kilkanaście metrów punkt kontrolny. Steven Joseph Woodworth miał bolesną pobudkę. Uderzył głową o podłogę. Serce waliło mu jako szalałe. Okazało się, że spadł z łóżka. Jego przyspieszony oddech mącił ciszę. Potrzebował chwili, by dojść do siebie. Po minucie zaczął rejestrować to, co działo się dookoła znajdował się w kwatrach Marines w jednej z izb żołnierskich. Wszystkie łóżka były puste. Chłopcy prawdopodobnie poszli już do łaźni na poranną toaletę. Nie, pomyślał. Nie do łaźni. Niejasne przeczucie pomogło mu podnieść tyłek z podłogi i ogarnąć wzrokiem pomieszczenie. Coś najwyraźniej nie grało i nie chodziło o bałagan, nienaturalną ciszę czy tępe pulsowanie w skroniach. Nie Chodziło o wrażenie, jakby to wszystko już się wydarzyło. Dziwne, ale jednocześnie tak silne, że nie sposób było je zlekceważyć. Uszczypnął się mocno, kurwa. Na przedramieniu został czerwony ślad. Dla pewności Steve walnął się jeszcze w policzek i zaczął zbierać najpotrzebniejsze przedmioty. Założył też mundur, dotychczas leżący na taborecie. Był prawie gotowy do drogi, gdy z za okna dobiegł dźwięk, przypominający świst. Moment później usłyszał warkot zbliżającego się samochodu. Wtedy zadziałał instynkt. Wybiegł na zewnątrz i odruchowo wyciągnął dłoń przed siebie. Poderwana przez wiatr gazeta odbiła się od niej i spadła obok. Kątem oka dostrzegł fragment strony tytułowej, Star Bulletin. Końcówka tytułu wyglądała znajomo. Na przeciwległej stronie placu Defilat znajdował się hangar, do którego zbliżał się Willis z wysokim blondynem za kierownicą. Steven pomknął do niego, trzymając się blisko budynków. Osobliwe wrażenie nasilało się z każdą chwilą. Powoli w głowie kadeta układała się pewna teoria, nieprawdopodobna, lecz najwyraźniej prawdziwa. Nie było jednak czasu na dłuższe rozważania. Jeep zatrzymał się. Steve był już obok niego. Jazda! W głosie pobrzmiewała panika. Za mną! Schował się we wnęce przy drzwiach hangaru, przybysz, długo nie myśląc, prędko wysiadł z auta i jednym skokiem pokonał odległość dzielącą go od Stevena. Schronili się w samą porę. Kilka sekund później coś na moment przysłoniło słońce, potem znów nastała cisza, przerywana jedynie szybkimi oddechami dwóch roztrzęsionych mężczyzn. Co tu robisz? Steve pierwszy przerwał milczenie. Chciałem was ostrzec, odpowiedział tamten. Mam kolegę na Mike Point, zostaliśmy zaatakowani. Chwilę temu się z nim widziałem, byłem u nich od wczoraj. Wykryli, skurwieli, zbliżają się, co najmniej kilka dużych obiektów, jakby skupiska samolotów czy inne podobne gówno. W takim razie lada chwila się zacznie, przerwał blondynowi Steve. Zwijamy się stąd. Jakimś cudem wiedział, że nie chodzi o samoloty. Jego niewiarygodna teoria zaczynała się potwierdzać. Szybko przekalkulował swoje położenie i obecne możliwości. Przeanalizował kierunki ewentualnego odwrotu, wykluczył kilka z nich. Coś mówiło mu, gdzie nie powinien się teraz pojawić. W końcu podjął decyzję. To co robimy? Wyższy żołnierz wydawał się zniecierpliwiony. Prowadź do twojego kumpla. W tej ich wysuniętej placówce powinno być bezpiecznie. Spoko, zaraz tam będziemy, rzekł blondyn i odwrócił się w kierunku Jeepa. Nie! Podniesiony głos sprawił, że zatrzymał się w pół kroku. Pójdziemy pieszo. Jak sobie chcesz? Uniesione brwi mężczyzny sugerowały, że nie jest przekonany do takiego rozwiązania. Po prostu czuję w kościach, że tak będzie lepiej. Jak masz na imię? Jestem Steve. Alex. Trochę to wszystko zakręcone, ale co mi szkodzi. Podrapał się po głowie. Dobra, spieprzajmy stąd. Steven klepnął kompana w ramię i ruszyli w drogę. Nie ubiegli daleko, gdy Syreny oznajmiły im to, o czym rozmawiali chwilę wcześniej atak z powietrza. Wymienili nerwowe spojrzenia. Po drodze nie spotkali żywego ducha. O dziwo nie natknęli się też na ciała zabitych. Kluczyli między budynkami. Steven ciągle zachęcał towarzysza do tego, by co chwilę kryć się w zakamarkach. Dziwne myśli krążyły mu po głowie. Blondyn rozglądał się w poszukiwaniu zagrożenia, wypatrywał nadlatujących samolotów. Steve jednak skądś wiedział, że to nie ich skupiska ujrzał na ekranie radaru kolega Alexa. Bał się wypowiedzieć na głos myśli. Tak jakby nazwanie przeciwników miało sprawić, że się urzeczywistnią. Kolejna eksplozja wstrząsnęła portem. Któryś konkretnie oberwał? Alex zatrzymał się na zaczerpnięcie tchu. Chyba Arizona, odparł Steve, trochę nieobecny. Tylu chłopaków? Skomentował mężczyzna o dziecinnej twarzy. Jebani! Kontynuowali bieg. Kilka razy niższy z żołnierzy dostrzegł w oddali skrzydlate sylwetki tańczące nadaleją palcerników. W tych momentach z trudem łapał oddech. Widok dosłownie zwalał z nóg. Choć świadomość od jakiegoś czasu podpowiadała mu, że ujrzy coś takiego, nie wierzył własnym oczom. Nie, no kurwa, nie. To musi być jakiś pieprzony sen, myślał wtedy. Aleks przystawał, podejrzewając, że Steve dyszy tak ze zmęczenia. Sam chyba jeszcze nie dostrzegł przyczyny tego całego zamieszania. – Zepnij dupę, już niedaleko! – krzyczał. – Nic mi nie jest. Kadet uspokajał go, brał kilka głębszych oddechów i biegł dalej. W głowie Stevena rozgrywał się jednak większy dramat niż ten nad Hickamfield. Urywki scen, niby nie pasujące do siebie, przeplatały się, tworząc w miarę spójną i przerażającą całość. Przewieszone przez parapet ciało odziane w mundur, dymiąca fajka na trawie, młody oficer spadający ze schodów, krzycząca maszynistka, śmierdzący kot i jego parszywe kłaki na nogawce munduru, szepty w głowie. To wszystko tylko utwierdzało Stevena w przekonaniu, że jakimś cholernym cudem już przeżył to piekło. Spójrz, Alek wskazywał na coś palcem. To tam, jeszcze kawałek tą drogą i jesteśmy na miejscu. Kadet się odwrócił, lecz, prócz odizolowanego punktu nasłuchowego, dostrzegł coś jeszcze. Nieco dalej przelatywał czarny smok. Blondyn, widząc otwartą gębę i bladą twarz pana, podążył za jego wzrokiem. Gdy zobaczył bestię, jego spodnie przyozdobiła powiększająca się ciemna plama. Osunął się na kolana. O, mamo, jęknął. Stwór odwrócił głowę w ich kierunku, a bezdenne ślepia przeszyły żołnierzy, jak groty włóczni. Zujkaku. Głos wewnątrz czaszki był niczym palec wciskający ostatni element układanki na miejsce. Ni taka jama nobore. Podejrzewał to wcześniej. To było jak fragment wspomnienia. Teraz miał pewność. Spojrzenie kruczego jaszczura miało niszczycielską moc. Cofało taśmę i puszczało ją od nowa. Gdyby tak udało się uniknąć spotkania z nim, strzęp myśli odbijał się echem w gasnącej świadomości. Nie, nie, nie wrzasnął kadet, upadając na ziemię. Ból rozsadzał głowę, jakby ktoś ściskał ją olbrzymimi obcęgami. Światło powoli gasło. Nim obraz ostatecznie się zaciemnił, Steve dostrzegł Aleksa zwiniętego pokonanego, z rękoma przyciśniętymi do skroni. Blondyn krwawił obficie. Wyglądał na martwego. Steven Joseph Woodworth miał bolesną pobudkę. Uderzył głową o podłogę. Serce waliło mu jako szalałe. Okazało się, że spadł z łóżka. Jego przyspieszony oddech mącił ciszę. Potrzebował chwili, by dojść do siebie. Po minucie zaczął rejestrować to, co działo się dookoła. Znajdował się w kwaterach Marines, w jednej z izb żołnierskich. Wszystkie łóżka były puste. Chłopcy prawdopodobnie poszli już do łaźni na poranną toaletę. Cholernie żałował, że nie dokończył snu. Zostały mu tylko nieliczne skrawki przyjemnej wizji. Była tam kobieta. Całowała go w szyję wykrzywioną pod dziwnym kątem. Ale nie czuł bólu, jedynie miękki dotyk ciepłych ust na skórze. Pomyślał, że dobrze byłoby móc cofnąć czas. Cofnąć czas! wrzasnął, choć był jedyną osobą, która mogła to usłyszeć. To znów się dzieje! Usiadł na łóżku i strzelił się kilkakrotnie w twarz. Tym razem nie miał żadnych wątpliwości. Był w jakimś pieprzonym kręgu déjà vu. Wcześniej to przeczuwał, lecz teraz wszystko stało się klarowne. Przypominał sobie każdy dźwięk, wybuch, rozmowę. Przecież to od początku do siebie pasowało. Świadomość przeżywania tego dnia wciąż od nowa była trudniejsza do przełknięcia niż rychły nalot smoczej armii. Całkowicie przytomny zeskoczył z pryczy i narzucił ubranie. Zerknął na zegarek. Minęło w pół do ósmej. Błyskawicznie spakował najpotrzebniejsze rzeczy i skierował się do wyjścia. Moment zawahania sprawił, że stanął na progu. Ostatni raz rzucił okiem na pomieszczenie. Przysiągłby, że Rita Hayward puściła do niego oko. Zerwał kalendarz ze ściany, starannie złożył i schował do wewnętrznej kieszeni obszernej kurtki koloru khaki. Nie mała. Nie zostawię cię tu samej. Poprawił mundur i żwawo opuścił barak. Gazeta. Sprint. Cień nad głową. Spotkanie z Aleksem. Senatorze Kelly, kimkolwiek jesteś, zagłosuję na ciebie, postanowił. Wojskowa terenówka podskakiwała na nierównościach. Zawieszenie jęczało, choć najcięższa próba miała dopiero nastąpić. Blondyn cisnął gaz do dechy. Steve nie przebierał w słowach, by zachęcić towarzysza do jeszcze szybszej jazdy. Plan był taki: Spieprzamy, ile sił, stary. Krzyk rozbrzmiał zaraz po syrenach alarmowych. Dawaj do podwodniaków, potem przez punkt kontroli, bez zatrzymywania. Przy dokach podwodniaków pokręcimy się trochę między budynkami. Kiedy się upewnimy, że jest czysto, zjeżdżamy stąd z bramą na masce, rozumiesz? Mhm. — Żołnierz o chłopięcej twarzy nie potrzebował większej zachęty. W jego oczach widać było dziwną ufność, ale też świadomość zagrożenia. Arizona wypluła trzewia. Huk wstrząsnął okolicą. Alex odruchowo uchylił głowę. Ledwo opanował Willisa. Steven rozglądał się gorączkowo, nie chcąc jednocześnie zobaczyć zbyt wiele. Na razie było bezpiecznie. Baza wojskowa, w której spędził ostatnie miesiące, została zamieniona w cmentarzysko wraków i ludzi. Kadet położył dłoń na kieszeni kurtki. Rita, wyciągnę cię stąd. Uśmiechnął się, zdając sobie sprawę z niedorzeczności tej myśli. Przy doku łodzi podwodnych wjechali pomiędzy hangary. Coś załopotało. Nad głową przez ułamek sekundy mignął koniuszek błoniastego skrzydła, czarnego, jak u kruka. Wstrzymany oddech. Nic się nie działo. Blondyn jechał powoli, zręcznie manewrując. Pasażer ostrożnie lustrował dachy budynków. Chyba już można. Złapał się na tym, że mówi szeptem. Aleks spokiwał głową na znak, że zrozumiał, po czym nieznacznie przyspieszył, by wyprowadzić jeepa na wolną przestrzeń. Stój! Silne ramię nagle szarpnęło go do tyłu. Blondyn błyskawicznie zatrzymał auto z białą gwiazdą na masce. Steve odetchnął. W ostatnim momencie dostrzegł kolejne cienie przemykające nad nimi. Jeszcze jeden. Kadet odwrócił twarz do swojego towarzysza. Ten z otwartą gębą patrzył w niebo. Gdy ich oczy się spotkały, zapytał. Czy to był. Palcem wskazywał kolejnego stwora, który właśnie nad nimi przeleciał. Tak. Tylko mnie nie pytaj, jak to możliwe. Dłonie kierowcy trzęsły się tak mocno, że musiał wkładać wiele wysiłku, by opanować drżenie. Zamknął oczy i zaczerpnął kilka głębokich wdechów. Powietrze wypuszczał powoli. Wyglądało na to, że zaczyna dochodzić do siebie. Dla pewności odczekali jeszcze chwilę. Stali tak kilka, może kilkanaście minut, bojąc się ruszyć z miejsca. W tym czasie żaden się nie odezwał. Okolica wokół punktu kontrolnego oznaczonego jako Kahuna Gate, potocznie zwanego bramą techniczną, wyglądała jak oaza spokoju. Oczywiście gdzie nie spojrzeć unosiły się dymy do gorywającego portu. Pojedyncze eksplozje przeszywały poranne powietrze. Prócz tego zewsząd dochodził dźwięk wyjących syren. Obserwator stojący za bramą mógłby dostrzec Willisa wyjeżdżającego z pomiędzy hangarów, Samochód skierował się w stronę wyjazdu i zaczął nabierać prędkości. Ktoś mógłby też dojrzeć dwie sylwetki w środku pojazdu. Obie niemal równocześnie pochyliły się, gdy auto staranowało bramę, wyrzucając w powietrze jej fragmenty. Kawałki pogruchotanego żelastwa upadły z głośnym trzaskiem na ubitą ziemię. W tym czasie Jeep był już kilkanaście metrów dalej. Obserwator musiałby uskoczyć na bok, by nie wylądować pod kołami rozpędzonego samochodu. Gdyby mu się to udało, mógłby stwierdzić, że auto nie pognało szeroką drogą w stronę miasta, lecz skręciło do lasu, w stronę zbocza wygasłego wulkanu. Nie było jednak komu oglądać ucieczki kadetów. Wszyscy w bazie zginęli. Dwójka ocalałych żołnierzy pomknęła w stronę dżungli. Mimo zagospodarowania wyspy przez wojsko, wciąż było tu sporo, gęsto rosnącego lasu. Pokrywał znaczną część górzystego terenu. Willis podskakiwał na wybojach, także kadeci musieli mocno się trzymać, żeby z niego nie wypaść. Dotarli do miejsca, gdzie byli zmuszeni porzucić samochód. Zabrali swoje rzeczy i dalszą drogę pokonali pieszo. Prawie nie rozmawiali. Jakieś pojedyncze słowa rzucane do siebie były raczej sposobem na upewnienie się, że towarzysz wciąż jest obok aniżeli konwersacją. W górę, ciągle w górę, w las. W końcu, w głębi wyspy, gdzieś na zboczu wulkanu, zdecydowali, że wystarczy tej ucieczki. Usiedli i oparli się o pnie drzew rosnących tu od setek lat. Gdy ich oddechy się uspokoiły, Steve poczuł na sobie wyczekujące spojrzenie żołnierza, którego poznał dzisiejszego poranka. Chyba jestem ci winien wyjaśnienia. Wytarł twarz rękawem. Aleks tylko pokiwał głową, nie odrywając od niego wzroku. W czasie trwania opowieści, mięśnie na dziecięcej twarzy blondyna naprzemian wiotczały i się napinały, zmieniając grymasy jak w kalejdoskopie. Wydawało się, że nie jest w stanie uwierzyć towarzyszowi. Widział je jednak. To nie był omam. Tam, pomiędzy hangarami przez ułamek sekundy, patrzył na bestie, które spustoszyły port. Stevenowi było więc łatwiej. Nie musiał przekonywać. Opowiadał. Kiedy dobrnął do końca, wstał i chwilę grzebał ręką w wewnętrznej kieszeni kurtki. Na chłopięcej twarzy malowało się zainteresowanie. Po chwili Steve wyjął wymięty kalendarz ścienny. Rozprostował go na tyle, na ile było to możliwe. Masz jakiś gwóźdź czy coś? U siebie znalazłem tylko jedną pineskę. Kawałek drutu. Odparł Alex po tym, jak przerył zawartość kieszeni. Podał go swojemu kompanowi. Ten dość wprawnie przymocował papierowy skarb do drzewa. Dopiero wtedy blondyn zobaczył, kto jest na zdjęciu. Wyszczerzył zęby. Steve usiadł i wyjął wszystko, co miał w podręcznym worku, który zabrał z kwatery. Końcówka chleba, kilka niewielkich konserw, menażka z wodą, wypatrzona wśród porozrzucanych na podłodze ubrań koc i parę mniej znaczących drobiazgów. Jestem za tym, żeby posiedzieć tu dzień lub dwa. Wiesz, tak dla pewności, że się na niego nie natkniemy. Wkrótce połowa cholernej armii zwali się na wyspę. Przeczeszą każdy centymetr. Ktoś nas znajdzie do tego czasu. Steve wskazał ręką fotografię. Ona dotrzyma nam towarzystwa. Racja. Alex ułożył się wygodnie pod drzewem, Rzuć ze dwie puszki. Kadet obudził się, gdy migotliwe promienie pełzały mu po twarzy. Z trudem rozchylił powieki. Niedaleko ktoś krzyknął, słyszał głosy kilku osób. Obok spał drugi żołnierz. Chrapał. Stephen Joseph Woodworth usiadł na tyłku, dłonie opierając o kolana. Dopiero w tym momencie zeszło z niego powietrze. Do oczu napłynęły łzy. Wyrwał się z tego niedorzecznego cyklu. Uniknął spotkania z czarnym smokiem. Wskazówek nie cofnięto. Dodatkowo udało mu się uratować człowieka. Uśmiechnął się do siebie. Emocje przychodziły falami. Trochę trwało, zanim się uspokoił. Nawoływania stały się dużo głośniejsze. Tu jesteśmy! Chodźcie tutaj! Wrzasnął Steve, by wskazać ratownikom swoją pozycję. Młody blondyn poderwał się, jak rażony piorunem. Potrzebował paru sekund, by dojść do siebie. Usłyszał zbliżającą się pomoc, podszedł do towarzysza i uścisnął go mocno. Dzięki, stary. Dziękuję za uratowanie mi życia. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę, powiedział wzruszony. Nie ma sprawy. Steven wyswobodził się z uścisku. Położył dłonie na ramionach kolegi i spojrzał mu w oczy. Jesteś mi winien dwie puszki wołowiny. Obaj wybuchli gwałtownym śmiechem. Kiedy spośród drzew wyłoniła się grupa facetów z żandarmerii, Steve poczuł, że jego misja dobiegła końca. Co słychać, panowie? Zapytał potężny na oko ponad dwumetrowy żołnierz. Długo wam zeszło, kadet wskazał na pobliskie drzewo. Zdążyliśmy się już trochę urządzić. Rita Hayworth posłała mu całusa. Żaden z Was, Wy bezmyślne, pieprzone, skurwy syny, nie piśnie już nigdy więcej ani słówka o smokach i innym, głównie które tu widzieliście. Wysoki rangą oficer wojskowego wywiadu niemal trząsł się z nerwów. Gdy wykrzykiwał groźby pod adresem kilkunastu osób zgromadzonych w naprędce postawionym szpitalu polowym, jego twarz nabierała koloru purpury. Przyleciały, zrobiły rozpierduchę. Ktokolwiek je tu przysłał, już zniknęły. Teraz trzeba przekuć tę porażkę w sukces. Chyba kurwa wyraziłem się jasno. Steven nie zamierzał protestować. Reszta chyba też nie. Było ich tu dwunastu. Tylu ocalało z masakry. Szczury, które zdążyły w porę pochować się po kątach. Obok kadeta siedział Aleks. Kilka osób z poważniejszymi obrażeniami leżało na posłaniach. Słuchajcie jedynej słusznej wersji, bez mózgie sukinsyny, kontynuował facet z wywiadu. Ten atak przeprowadzili Japończycy. Mamy na to dowody. Jutro, kiedy przywieziemy tu reporterów, będą mogli dowoli podziwiać rozbite cesarskie myśliwce. W ostatnich tygodniach przechwyciliśmy kilka ich maszyn. Mamy cały dzień, żeby je ładnie ucharakteryzować. Do tego moi chłopcy skołowali kilkudziesięciu japońców, których przekonaliśmy, by na nasze potrzeby zostali pojmanymi pilotami. Żółtki już się nie wywiną. Teraz cały kraj pójdzie na wojnę razem z nami. Ty, do ciebie mówię. Steve natychmiast się wyprostował. Jak ty, kurwa, mówiłeś, że co słyszałeś? Wspiąć się? Jak tam dalej było? No, mów. Wspiąć się na górę nitaka, panie... No, kurwa, właśnie. Oficer nie dał mu dokończyć zdania. To jest dobre. Wystarczy rzucić pismakom taki ochłap, a oni zrobią z tego historię. Wyobraźcie sobie te nagłówki. Tajemnicze hasło rozpoczęło japoński nalot. Brzmi nieźle. A teraz wy, małe, podłe sukinkoty, skoro już wszystko wiecie, wypierdalać, żebym nie musiał was więcej oglądać. Nikt się nie ruszył. Wszyscy zgromadzeni starali się unikać kontaktu wzrokowego z tym niebezpiecznym człowiekiem. Atmosfera gęstniała. Jeszcze tu jesteście! ryknął, wypełniając namiot swoim irytującym głosem. Ale to jest szpital. Steven przełknął ślinę i mówił dalej niemal szeptem. Oni leżą tutaj ranni. Co? A, masz rację. Oficer wywiadu starannie założył nakrycie głowy, chwycił teczkę i wychodząc, rzucił w kierunku ocalałych jakiś niezrozumiały frazes. Stevenowi wydawało się, że usłyszał: japońce, kurwa, nie smoki. Choć głowy by za to nie dał.